Witamy Państwa, mamy dzisiaj szczęście do pogody, oby równie ładne widowisko czekało nas na murawie. A przy mikrofonach czekają już Tomasz Smukowski i Jacek Laskowski. Oczekujemy dziś dużych emocji i fajerwerków. Belgia zmierzy się z reprezentacją Austrii. Każdy mecz piłkarski to osobna historia, więc ciekaw jestem, jaką dzisiaj napiszą zawodnicy. Mamy powody spodziewać się meczu, który będzie się oglądało z przyjemnością. A tak oto prezentuje się pierwszy garnitur reprezentacji Belgii. Wyjdą na boisko w formacji 1-3-4-3. To taktyka stworzona do atakowania skrzydłami, bo w fazie ofensywnej boczni pomocnicy wspomagają skrzydłowych, a ci przesuwają się do środka pola. W tym przypadku ważny jest jednak błyskawiczny pressing po stracie piłki, bo inaczej można nadziać się na kontrę, w której obrońcy zostaną pozostawieni samym sobie w obliczu liczniejszego przeciwnika. Ten zespół znany jest z gry wysokim pressingiem, Jacku. To prawda, zawsze bardzo ciężko pracują na to, żeby wcześniej odebrać piłkę rywalowi. Wymaga to oczywiście dużego nakładu sił, ale oni są świetnie przygotowani kondycyjnie. Nie dadzą tutaj przeciwnikom chwili wytchnienia. Będą wymuszać nieprzygotowane podania i wykorzystywać błędy. Jeśli tylko nie odsłonią się za bardzo, będą niebezpieczni. Czerwone Diabły od dawna zachwycały grą, co niekoniecznie znajdowało przełożenie na wyniki na turniejach. Sprawiło natomiast, że relatywnie mała Belgia cieszy się sympatią kibiców na całym świecie. Dodajmy, bo może nie każdy wie, że choć brąz w 2018 roku poprzedziły lata posuchy, to w rankingu FIFA reprezentacja Belgii już 3 lata wcześniej znalazła się na samym szczycie. I mamy stratę. Laimer poszedł odważnie do przodu, obrońcy jakby zaskoczeni, ale ten obiecujący atak kończy się stratą. Yannick Carrasco podanie przyjmuje Carrasco. Niesamowita okazja! Ciekaw jestem postawy de Bruyne w dzisiejszym meczu. Pewnie jak my wszyscy. Mało kto tak prowadzi grę i rozumie się z drużyną. Nie zdziwię się, jeśli totalnie zdominuje środek pola, zawiadując większością akcji zespołu. I Nieładny atak. Powinna być za to kartka. No ciekawe, czy pani sędzia się ze mną zgodzi. Początek meczu, a już żółty kartonik. Można powiedzieć, że zawodnik naważył problemów całej drużynie. Wyobrażam sobie wściekłość trenera, stawia na takiego delikwenta, a on mu się odwdzięcza takim faulem w pierwszych minutach. Zupełnie jakby chłodną głowę zostawił w szatni. I pani arbiter pokazuje spalonego, byłaby świetna okazja. Nieporozumienie z dogrywającym partnerem i chorągiewka w górze. Ale podanie nie trafia do adresata. De Bruyne. Nie, z piłką przy nodze. Ależ to teraz zrobił. Świetna intuicja w obronie. I obrona teraz ograna. Pewnie od niechcenia to wyłapuje. Podanie odnajduje Lukaku. Kibice wstrzymali oddech. Miał okazję. Tymczasem piłka opuszcza boisko. Wznowi bramkarz. Dobra intuicja, jest przejęcie. Baumgartner. Ładne dogranie na dobieg. Ojej, czy naprawdę trzeba było strzelać z takiego kąta? Drużyna chyba oczekiwała lepszej decyzji, Jacku. No tak, nie zawsze trzeba próbować na siłę. Czasem warto pomyśleć, zagrać inaczej. W końcu piłka to gra drużynowa. Przeciwnik liczył na gola, ale już po zagrożeniu. Sabitzer. Kolejna akcja. Ciekawe, jak ją rozegrają. Już teraz zapowiada się groźnie. Podanie przyjmuje Carrasco. Teraz Kevin De Bruyne. Może im dać prowadzenie. Jest, jest pierwsza w tym meczu bramka. Widać tutaj jak na dłoń, ile może dać skuteczna gra z kontrataku. Silnym strzałem akcję zamknął Kevin De Bruyne. Jeśli pozwolili Belgowi otrzymać takie dogranie, to trudno było oczekiwać, że to zmarnuje. Mocne uderzenie zamienia na bramkę. Dobra akcja zespołu. Belgowie są teraz w bardzo komfortowej sytuacji. Było groźnie. Strzał w bramkę, ale solidna obrona. Naprawdę dobra parada. Interwencja efektowna i skuteczna, jak setki razy na boiskach treningowych. Proszę Państwa, piłka w siatce, mamy remis. Robi się naprawdę emocjonujące spotkanie. Mecz ze swoją historią. Przyjrzyjmy się na powtórce, co tutaj zrobili po tym wznowieniu z narożnika boiska. Dobrze teraz widać, jak ładnie została uderzona ta piłka. Doprawdy świetna główka. Mamy remis. 1-1. Wymanewrował rywala, ależ to było ładne. Postawił na siłę przy tym strzale. I to się nie opłaciło. Z takiej odległości powinien uderzać technicznie. Belgia w natarciu po skrzydle, upatruje tam szansy. To może być groźne, będzie kontra. Ale cała akcja kończy się stratą piłki. Kevin De Bruyne. Groźnie, Lukaku może to wykorzystać. Proszę bardzo, wykazał się teraz refleksem i chłodną głową. Z takim fachowcem między słupkami kibice nie muszą panikować. Krótkie rozegranie ze stałego fragmentu. Mamy aut bramkowy. Wznowią od własnej bramki. Laimer. Podchodzą wyżej, do przodu. Jest na pewno... Oj, ale to teraz zawalił. Sytuacja sam na sam z bramkarzem. Powinien sobie poradzić, a tak pudłuje. Chciał uderzyć silnie, zapomniał o precyzji. Wybija bramkarz, ale piłka nadal w grze. Co można o tym powiedzieć? Nieudana akcja i tyle. No, Tomku, tutaj naprawdę pachniało bramką, która dałaby im prowadzenie, ale popatrzmy, muszą to strzelić. Dobrze teraz reaguje bramkarz. Szybkie wykonanie, mamy krótkie rozegranie. Bramkarz jest skupiony, tak się go nie zaskoczy. Po co wykonywać jeden rzut rożny, gdy można dwa? Decyduje się na krótkie podanie. Okazja na gola. Bramkarz jednak interweniuje wzorowo. Mogą teraz szybko znaleźć się pod przeciwną bramką. strata. Przesadzili w tym kontrataku z optymizmem. Będą musieli wymyślić coś naprawdę specjalnego, aby przedrzeć się dzisiaj przez taką defensywę. Konrad Laimer. Poluje piłkę. Co teraz wymyśli? I tracą teraz posiadanie piłki. Uwaga, będą prowadzić! Tak jest! Dopisuje sobie teraz drugą bramkę. Nie mają na niego sposobu. Można tylko patrzeć i bić mu zasłużone brawo. Gra wznowiona, a Belgia przegrywa. Czy jeszcze powalczy? Udane wejście, traci piłkę. Laimer! Ależ Courtois wybronił tę sytuację. Vanaken. A teraz strata Belgów. Po faulu Belgia rozpocznie z rzutu wolnego. Sędzia jest jak na razie pobłażliwa i tylko pogroziła palcem, ale następnym razem będzie zapewne kartka. Piłka przekracza linię końcową. Aut bramkowy. W tej pierwszej połowie gospodarze nie zdołali zdominować tego meczu. Tak jakby nie mogli się rozpędzić. Wszystko wskazuje na to, że zejdą do szatni z jedną bramką straty. Będą mieć jeszcze sporo czasu, żeby przejąć w tym meczu inicjatywę, ale od razu po przerwie trzeba, jak to się mówi, wejść na rywali. A jednak offside, chociaż wydawało się, że podanie jest w tempo. Sędzia pokazuje, że będzie wrzut z autu. Zaraz może być groźnie, obrońcy muszą zareagować. Czy zdoła strzelić? Co za interwencja, uratował swój zespół. Dobre przerwanie akcji rywala. Dobry odbiór piłki, ale w aut. Okazja nie z tej ziemi! Proszę Państwa, piłka w siatce! Trzecia bramka, mamy hat-tricka! A więc mamy 3-1. Za chwilę wznowią z autu. Błąd Kevina De Bruyne, oddał rywalom piłkę za darmo. Sędzia widzi ten faul, ale puszcza grę. Konrad Laimer. Piłka do Baumgartnera. Świetnie teraz w obronie. Wyczekali rywala. Znów są przy piłce. No i będą teraz jeszcze 2 minuty do liczonego czasu. Podanie odnajduje Lukaku. Czy da kibicom nadzieję? Proszę Państwa, gol! Belgia strzela bramkę! O, chętnie zobaczę tę bramkę na powtórce. W powtórce widzimy raz jeszcze to znakomite podanie, które otworzyło drogę do bramki. Strzelec znalazł się tuż przed bramką i z zimną krwią umieścił piłkę w siatce. A zatem jest teraz 3-2. Christoph Baumgartner. Słyszymy gwizdek kończący pierwszą połowę. Teraz kwadrans przerwy. Zmiana stron i rozpoczynamy drugą połowę meczu. Podanie do De Bruyne. Czy będzie remis? Dobra interwencja przy tym groźnym uderzeniu. Podanie odnajduje Lukaku. Proszę Państwa, bramka wyrównująca. Co za pokaz woli walki. Wszystkie siły rzucone naprzód i udało się. Ależ to była bomba. Teraz wyraźnie widać na powtórkach, że poza precyzją ten strzał ewidentnie posiadał siłę. Dla pewności, jak nie mam. W każdym razie wyszło naprawdę spektakularnie. Co za comeback! Wrócili właśnie z zaświatów i wyglądają na żywych. Może zaskoczą nas czymś jeszcze. Było przewinienie, ale nie ma przerwy w grze. Płynnie wymieniają piłkę, szukają okazji do zaatakowania. Nieźle się to zapowiadało, ale ostatecznie ta akcja zostaje przerwana. Mogą teraz wyprowadzić kontratak. Oj, wolno zbierają się do tego powrotu. Najspokojniej w świecie zatrzymuje tę piłkę. Christoph Baumgartner. Zdecydowane, twarde wejście teraz. Belgowie szukają tutaj okazji. I tym udanym wejściem skasował atak rywala. Przerwana gra i rzut wolny, ale bez kartki. No, posiadanie piłki porówno, tak samo w liczbie bramek. Trafił nam się tutaj dzisiaj bardzo wyrównany mecz. Do tego nie możemy narzekać ani na brak emocji, ani na brak akcji ofensywnych, ani na brak bramek. Nic, tylko patrzeć. Czerwimy, bo jest groźna akcja. Coś niesamowitego, gol! Po odrobieniu strat wychodzą teraz na prowadzenie. Co za mecz! Oglądamy raz jeszcze to doskonałe prostopadłe podanie Lukaku, który tym razem wystąpił w roli asystenta. Gdy podanie znalazło drogę do celu, wiadomo było, że okazja zakończy się bramką. Dobre wykończenie. Na tablicy świetlnej wynik 4-3. Sędzia to widzi, ale wstrzymuje się z użyciem gwizdka. O, i tak to się powinno robić. Modelowy odbiór. Vanaken. Lander, Dendonker. Chcieli zaskoczyć rywala tym zagraniem, ale obrońcy byli na posterunku. Świetna interwencja. Ależ teraz otwiera się szansa na kontratak. Obrońcy nie bardzo kwapią się z powrotem. Świetne ustawienie i przerwanie akcji tym przejęciem. I teraz przy piłce Sabitzer. Atak przerwany. Dobra interwencja w destrukcji. Belgia w natarciu po skrzydle, upatruje tam szansy. Ma stuprocentową szansę! Tak jest, proszę Państwa, Belgia wychodzi na bezpieczne dwubramkowe prowadzenie. Teraz na ekranach powtórka tej bramki. Kapitalny kontratak. Rywale nie zdążyli nawet postawić zasieków obronnych. Ale tutaj mieliśmy też pokaz, jak należy wykańczać sytuację, gdy obrona naciska i nie pozwala dobrze przymierzyć. Pełen spokój i skuteczny strzał w światło bramki. Szalony mecz. 5-3. Mija obronę tym podaniem. Nie tym razem. Świetna interwencja. Tak, już myślałem, że strzeli drugą bramkę, ale piłka nie chciała trafić do siatki. Zobaczymy, czy dostanie więcej takich okazji. I mamy zmianę w reprezentacji Belgii. I strzał na bramkę. Udany blok, brawo. Zmarnowana teraz okazja z rzutu rożnego. Oj, po co takie zagranie? Odpowiedzi brak. Dobra sytuacja, można ruszać z kontrą. Podanie odnajduje Lukaku. Tak należy bronić dostępu do własnej bramki. Chodzi do środka. Co teraz zrobi? Tracą teraz piłkę na rzecz rywali. Rozpoczęło się ostatnie 20 minut tego spotkania. No i brawo. To, co Państwo widzicie, to wysoki pressing. Zmusza teraz obronę do jakiejś reakcji. Ale to by było tyle. Mamy zmianę posiadania piłki. I teraz wychodzą z kontrą. Będzie groźnie. Tracą piłkę. Muszą znów o nią powalczyć. Korzyść. Sędzia puszcza grę, choć tam mieliśmy faul. Piłka poza boiskiem, za chwilę wrzut z autu. Przed nami ostatni kwadrans tego spotkania. Powstrzymany ten atak, ale akcja wyglądała groźnie. Muszą się bardziej pilnować. Konrad Laimer. Rodzi się kontra. Jak to spróbują rozegrać? Trochę za wolno wracają do obrony. I już po kontrataku rywale odebrali im piłkę. Podanie przyjmuje Carrasco. Ale podanie nie trafia do adresata. Z taką grą chyba chcą zaprosić do pressingu. Łatwo to broni teraz. I mamy rzut wolny, jednak tutaj przekroczył przepisy. Będzie zmiana. Zobaczymy, jak to wpłynie na grę. Teraz chcą wyjść z szybką kontrą. Teraz stworzył sobie szansę. Uwaga! Ależ mu to odebrał w kluczowym momencie. Christoph Baumgartner. Gospodarze bezlitośnie punktują dzisiaj rywali. Już pewnie na spokojnie dowiozą ten wynik do ostatniego gwizdka. Wszystko się dzisiaj Belgom układało. To będzie przekonujące zwycięstwo, na które zapracowali godzinami zgrywania się na treningach. Kibice rywali powoli już opuszczają trybuny, co zrozumiałe, nic tu po nich. Czas sięgnąć do rezerw, wpuścić nowe siły na murawę. Dawid Alaba. Faul, ale sędzia stosuje tu przywilej korzyści. Nie przeszła teraz piłka po dośrodkowaniu. Skutecznie ją zablokował. Takie zagranie nie mogło zagrozić bramce. Belgowie mają rzut wolny. Za chwilę wznowią grę. Powiedzieć, że trochę zabrakło do szczęścia, to nic nie powiedzieć. Odległość spora, ale to nie usprawiedliwia takiego pudła. Lander, Dendonker. Teraz poszedł, jest za obrońcami. Dobra, teraz obrona bramkarza. No proszę, wytrzymuje tę fizyczną presję. Sędzia pokazuje, że dolicza 3 minuty. Jan Vertongen. Brawo, dobry odbiór, blisko własnej bramki. Konrad Laimer. Co wykombinuje? Reszta drużyny nadciąga ze wsparciem. Ale wysoko. Gołębie na dachu ewidentnie w niebezpieczeństwie, ale zagrożenia bramkowego brak. No tak, trudno powiedzieć, że było blisko. Nie można się odchylać przy strzale o tej sile, bo potem wygląda to tak, jak na załączonym obrazku. Tu już się nic nie zmieni. Sędzia kończy spotkanie. Zwycięstwo drużyny gospodarzy. Sztab szkoleniowy może być zadowolony z dzisiejszej dyspozycji drużyny. Plan zarysowany przed meczem okazał się skuteczny. Kończą mecz z 2 bramkami przewagi.